nic ładnego. Same Mikołaje kolorowe, jakieś takie. Ale kupiłem takie nam te zielone, co chciałaś. Super. Kupiłem takie plastikowe bombki. Niestety nie było sprayu, żebyśmy sami zrobili sobie bombki ekologiczne, wygląda plastikowe. Ale kupiłem nam taką malutką szopkę. Położymy ją na naszym wigilijnym stole. Pod spód damy sobie taką, słuchaj, szmatkę świąteczną. Na to położymy jeszcze taki, to jest ładne, taki wieniec. I jeszcze parę pierdółek takich, żeby do powieszenia są. Także teraz możemy to spokojnie poukładać, porozkładać, powieszać. Ale nie ma nic ciekawego ogólnie w sklepach teraz. Tutaj, w Portugalii przynajmniej. U nas w busie zaczyna być świątecznie. Łukasz kupił super ozdoby i wpadliśmy na pomysł, żeby powiesić je na oknie, bo nie mamy jeszcze choinki. No i w busie zaczynamy powoli czuć tą świąteczną atmosferę, ale niestety na zewnątrz, kiedy jesteśmy, w ogóle nie ma śniegu, jest ciepło, świeci słońce, w dookoła palmy. No i miasta w ogóle są nieprzystrojone, nawet wystawy sklepowe niespecjalnie. I wydaje mi się, że to chyba dlatego, że nie ma tutaj teraz zbyt dużo ludzi. Jakby Armaçao i to, gdzie jesteśmy, odżywa głównie wtedy, kiedy jest sezon turystyczny. Dlatego pomyśleliśmy, że pojedziemy poszukać wzdłuż Algarve świąt Bożego Narodzenia. W poszukiwaniu Świąt Bożego Narodzenia jedziemy teraz do ogrodu zoologicznego w Lagos, ponieważ tam jest jakieś wydarzenie zwane Natalandia i wszędzie są plakaty świąteczne, wszędzie są jakieś pingwiny, więc jedziemy zobaczyć, co to jest. Dostaliśmy czapeczki świąteczne od pani. Jest stajenka, słuchajcie. Wreszcie. O, to miłe. Stylowy Mikołaj. Piękny Mikołaj, Mikołajka. Mam dla was dwie ciekawostki dotyczące wody. Otóż 97% wody na naszej planecie, na Ziemi, jest to słona woda, taka w oceanach i morzach, a tylko 3% wody nadaje się do picia, jest to słodka woda, tylko 3%. I jeszcze coś ciekawe, 80% z tych 3% jest zamarznięte, jest w postaci śniegu, jest w postaci lodu, jest w postaci bałwanów, więc tylko 1% wody na naszej planecie jest w naszym zasięgu człowieka, tu możemy to pić, możemy pobierać tą wodę, możemy się kąpać, podlewać i żyć. Także oszczędzajcie wodę. Fabryka zabawek Mikołaja. Moi drodzy, partnerem tego odcinka jest firma Wasco, którą mieliście już okazję poznać, ponieważ rok temu testowaliśmy urządzenie do tłumaczenia mowy. Tutaj jest efekt tych testów.
Natomiast w tym roku testujemy nowe urządzenie, jest to Wasco Mini, malutki, poręczny, przenośny, translatormowy, który tłumaczy z dowolnego języka, jest ponad 50 języków wbudowanych. Ma dożywotni opłacony internet, czyli bez względu na to, gdzie pojedziecie, czy w Europie, w Azji, w Ameryce, możecie sobie z tego korzystać bez dodatkowych opłat. Jak to działa? Bardzo prosto. Wciskasz przycisk, mówisz w danym języku, on to tłumaczy, zapisuje tekst, więc można też pokazać danej osobie, z którą się rozmawia. No bardzo płynnie to działa. Teraz przetestujemy, jak dokładnie to działa na portugalskim języku. Czy padał śnieg kiedyś tutaj w Portugalii? Estava no vento uma vez em Portugal? No. Nigdy nie padał śnieg tutaj w ogóle. A zapytam się go, czy on widział. A czy ty widziałeś kiedyś śnieg? Você já viu neve? No, sorry. Czy chodzicie w święta, w Wigilię do kościoła? Você vem à igreja na véspera de Natal? No. Minha mãe e minha avó, yes. Minha avó, sim. Moja babcia chodzą. Tak jak tradycyjnie jak w Polsce. A czy w Wigilię jest msza o północy w kościele? Existe uma missa da meia-noite na igreja na véspera de Natal? Jest. Czy kupiłeś już prezent świąteczny dla swoich bliskich? Você já comprou presente de Natal para seus entes queridos? Já. Sim, super. A co kupiłeś na prezent świąteczny? E o que você comprou para presente do Natal? Vinho. Vinho do Porto. Vinho do Porto. To chyba nie musimy tłumaczyć, ale... Vinho Porto. Vinho Porto. Bardzo lubimy Vinho Porto. Good choice. Dziękuję bardzo. I życzę ci wesołych świąt. Muito obrigado i desejo-lhe um feliz Natal. Obrigado. Feliz Natal. Bom Natal. Wasco Mini jest idealnym prezentem świątecznym. Jeżeli jeszcze nie kupiliście prezentu świątecznego, to wysyłamy Was na stronę producenta. Link jest pod spodem. Jest dobra oferta, ponieważ minus 20% z okazji świąt. My jesteśmy zadowoleni. Mogę polecić. Naprawdę, jeżeli ktoś z Was nie mówi po angielsku albo jedzie do krajów, gdzie nie mówią po angielsku, to takie urządzenie jest fantastyczne. Polecam. Tak jak mówiła Kasia, w Portugalii nie ma klimatu świąt. Przyszliśmy tutaj szukać go i też go nie znaleźliśmy, bo no, palmy tutaj są wszędzie, słońce świeci, może nie bardzo świeci, ale trochę świeci. I nie znaleźliśmy jeszcze świąt. Pojedziemy jeszcze w jedno miejsce poszukać klimatu świątecznego po tej wizycie w domu. Pojedziemy do Portimão.
Właśnie odkryliśmy, że jest więcej takich miejsc jak to, w którym się znajdujemy, takich świątecznych. I o ile dobrze to rozumiem, to tam prowadzą takie czerwone dywany, które widziałam na ulicy. Także idziemy poszukać jeszcze szopki. Nie trafiliśmy do szopki, ale za to trafiliśmy na światełka. Jeszcze jedne światełka świąteczne. To jest cukier i cynamon. Co działa, czy nie? Jest cukier i kanela. Kanela? Kanela. A, cukier i kanela. Dziękuję. Czyli co to jest? To jest cukier i cynamon. Kanela. Jest cukier i kanela. Widzisz? Jest cukier i kanela. Mhm. Jest cukier i kanela. Dobra. Słuchajcie, siedzimy na kempingu i zawitał do nas jeden z naszych widzów. Przyjechał takim pięknym hymerkiem Henryk ze swoim synem Crispinem. Oni podróżują po Algarve w takim właśnie hymerze z 90 roku. Przepiękny, fantastyczny, oldschoolowy. Cześć Henryk, cześć Henryk. Witamy wszystkich, prawda? I zachęcamy do przyjazdu do Portugalii. No, 2 lata temu byłem tutaj pierwszy raz. No i zakochałem się w Portugalii. Naprawdę jest to miejsce najlepsze dla emerytów. Emeryci z całej Europy tutaj przyjeżdżają, Polaków jest mało. Polacy zatrzymują się w Hiszpanii. Nie wiem dlaczego, prawda? Jest tam, jak wiemy, dość niebezpiecznie. Bywa, prawda, wiecznie i deszczowo, a tutaj są takie tereny, gdzie naprawdę jest cisza, spokój, no, do wszystkiego jest dostęp, nie zdzierają, prawda? No i zachęcamy wszystkich. Zachęcamy i zapraszamy, wpadajcie. Możecie też oglądać ich przygody, oni mają swój kanał na YouTubie, który się nazywa... Emeryt w podróży. Emeryt w podróży, postaramy się go tutaj podlinkować. Szerokiej drogi.